Witam państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa Katarzynę Mikulską. Już myślę, że popularną w Skierniewicach, ale nie tylko zielarkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał zacząć od tematu, który rzucił mi się w oczy, kiedy przeglądałem twój profil facebookowy, kiedy narzekałaś, że już masz dosyć pytań na temat oczyszczania. Możesz powiedzieć dlaczego i dlaczego w ogóle ludzie pytają o to? To znaczy ja mam konsultacje zielarskie, prozdrowotne i terapeutyczne, więc jakby ludzie mają jakiś problem, to do mnie piszą, dzwonią, piszą mailowo i na Facebooku i, i, i czasami listownie. No, więc y, ostatnio jest mega dużo tych y, zapytań o oczyszczanie organizmu. Znaczy, ja wiem, że to by swojego czasu było modne i, jakby, taki nacisk na to, żeby to robić, żeby być zdrowym. Y, ja oczywiście to rozumiem, no ale y, robią to osoby, które rzeczywiście mają ten zakwaszony organizm, tak? A nie po prostu y, siedzę sobie z koleżanką przy kawie i ojej, na pewno mam zakwaszony, więc muszę się oczyścić y, i muszę się odkwasić, tak? Więc no to jest totalna bzdura. Trze żeby to wiedzieć, trzeba zrobić badania. To jest raz. Druga rzecz, rzeczywiście możemy troszeczkę zadbać o to, co jemy i wyeliminować produkty, które mogą nas zakwasić, ale niekoniecznie już jesteśmy zakwaszeni. Oczywiście w prasie, w, na blogach, na stronach internetowych poświęconych zagadnieniom zdrowego odżywiania i tych mód, które są, są wymieniane produkty, które zakwaszają, ale nie ma tam podawanych ilości, ile trzeba by było naraz tego zjeść, żeby się zakwaść, no ale jak już jest napisane, że kawa zakwasza, że chleb drożdżowy zakwasza, to automatycznie ludzie to eliminują, tak? No nie, 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 niepotrzebnie, bo yy, żeby kawa zakwasiła nasz organizm, musielibyśmy e, pić około pięciu kaw e, codziennie przez jakieś dwa tygodnie, żeby były efekty tego zakwaszenia. Oczywiście ktoś powie, no tak, ale ja jeszcze to jem, co mnie zakwasza, to jem, co mnie zakwasza, to jem, co mnie zakwasza. Ale nikt się nie zastanawia, co je innego, czyli inne produkty w swoim menu, które jakby neutralizują tę kwasowość. Bo jeżeli ktoś pije jedną kawę dziennie, i chcę uniknąć zakwaszenia, to wystarczy, że wypiję cztery szklanki wody pojemności tej jednej filiżanki kawy. Powiedzmy, szklanka 200 ml, tak? Wypiłam taką jedną kawę to przez cały dzień muszę wypić cztery wody, które będą miały poszklance 200 ml, żeby zneutralizować działanie tej kawy, jeśli chodzi o zakwaszenie. Ale jeżeli jem twarogi, jeżeli jem owoce, to one też odkwaszają mój organizm. Więc w tym momencie może być odwrotnie, możemy być za mało zakwaszeni. Efektem takiego jakby niezakwaszenia jest niestrawność. Ja wiem, że to, tak, no bo mam zgagę, to natomiast jestem zakwaszony. Nieprawda? Ponieważ człowiek, żeby trawił, musi mieć środowisko kwaśne. Jeżeli tej kwasowości odpowiedniej nie mamy, to nie trawimy i mamy te różnego rodzaju zgagi. Może odejdźmy już od problematyki oczyszczania i kwasów i przejdźmy do tematu, dla którego cię tu zaprosiłem. Mianowicie za oknem już mamy jesień, wchodzimy w taką fazę jesienno-zimową, kiedy może nie tak dosłownie jak niektóre zwierzęta zasypiamy na zimę, ale ludziom się zdarza, że są mniej energiczni. W jaki Sposób, można pobudzić swój organizm? czyli kawa jest jedynym wyjściem? To znaczy, nie każdemu smakuje ta kawa. Ja zawsze uwielbiam kawę i nie ukrywam, że jestem mądra, ale sama lubię wypić dwie. Wtedy staram się wypić tyle wody, ile słoń, ale nie zawsze to wychodzi. Jesień jest okresem przejściowym, gdzie nasz organizm się przygotowywuje na zimę. Więc wszystkie zabiegi odkwaszające, oczyszczające to w ogóle diety odchudzające, one spełzną na niczym, a jeszcze gorzej, osłabią nasz organizm i wtedy totalnie już będziemy mieli depresję i będziemy przeziębieni, będziemy nieszczęśliwi, będzie nam wiecznie zimno. To jest czas infekcji, to jest czas, kiedy wieje, kiedy jest wilgotno, kiedy jest yy, nieprzyjemnie. Yy, mniej jest słońca, więcej jest dni pochmurnych, więc mamy mało tego, tych tego, te, 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 te promieni słonecznych, które nas pobudzają. Po pierwsze, nie bójmy się pić gorącej czekolady. <laughs> Czekolada wyzwala endorfin, tylko dobrej jakości oczywiście tej czekolady, na tym się nie oszczędza. Yy, kawa, okej, okay, ale jeżeli ktoś woli czerwoną herbatę, która też pobudza, jeśli chodzi o menu, no nasz organizm będzie chciał więcej treściwych rzeczy. Już teraz nam e, sałatka owocowa nie wystarczy, e, czy napicie się soku. Teraz już będziemy potrzebowali czegoś ciepłego, konkretnego, więc zalecam zupy. Zupy są fantastyczne, ponieważ e, możemy przemycić tam wiele witamin, które nas pobudzą z substancji e, odżywczych. I też sprawić radość smakową, tak? Niekoniecznie musi to być mięcho, Ja wiem, że niektórym się włącza wtedy większy apetyt na mięso i różne nam rzeczy, ale jeżeli nie jestem pracownikiem fizycznym i, i nie muszę mieć akurat tyle energii, to sobie spokojnie mogę te zupki jeść. Też będzie większa ochota na słodycze. Tutaj uważajmy, tak, żeby te słodycze były dobrej jakości, bez tych wszystkich chemicznych dodatków, bo organizm dostanie smak słodki, ale nie to, co za tym słodkim idzie. Bo za tym słodkim to przeważnie idzie fruktoza i sacharoza, ale nie ta przetworzona, przetworzonym przetworzeniem, tylko ta taka dobrej jakości. Więc jeżeli wybieramy, co, mamy ochotę na coś słodkiego, to nie bójmy się zaspokoić ten apetyt, ale dobrej jakości tym produktem słodkim. Zachęcam do pieczenia domowych ciast. Czy jeszcze można czy to w lesie czy gdzieś na łące zebrać zioła, które przydadzą nam się w okresie zimowym, czy już jest za późno? Jesień to czas owoców i, i kłącze, i korzeni. Jeżeli mamy lasy z kasztanami, żołędziami, no to można je zbierać. Z kasztanów robimy mąkę, a z żołędzi robimy fajną kawę. Możemy pobierać, znaczy pozbierać kłącza na przykład łopianu, który jest pyszną przekąską. Wystarczy przesuszyć albo obsmażyć i mamy takie fajne chipsy, które, bar... które do te ważności mają, dopóki nie znikną z talerza. Jeżeli mamy w lasach jarzębiny, głogi, derenie, jak najbardziej to zbieramy i korzystamy. To są owoce, które mają bardzo dużo witamin C, które właśnie nas pobudzają, które dają nam energię. Są, mają dużo witamin znaczy nie tylko witamin C, ale ogólnie dużo w czerwonych. Flewonoidów, które działają na cały układ krwionośny, a wiemy, że zimą fajnie mieć, mieć dobry, zdrowy układ krwionośny, bo on pobudza nasz organizm yy, i co dalej, yy, pra, yy, zmusza organizm do pracy, yy, do spalania, czyli do wytwarzania energii cieplnej, która wiemy jak najbardziej jest potrzebna. Yy, można zebrać suszę. Susze dla. Przyroda wiele rzeczy za nas zrobiła i te susze roślin będą. Nie będziemy się ich suszyć w, w domu. Na przykład. Można zebrać teraz nasiona to tojeści pospolitej, z tojadem nie, nie mylić, gdzie ziarka, te, ziar, te nasiona tej rośliny są wykorzystywane także do produkcji musztard rozgrzewających. On ma, te nasiona mają taki kwaskowo-gorzki posmak, troszeczkę inny niż gorczyca, ale jest bardzo fajnym, fajnym dodatkiem do musztard. Możemy róże zbierać teraz. Widziałam, że w tym roku bardzo obrodziła i zachęcam Robić z jego konfitury i, 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 i inne fajne y, przetwory. <laughs> Liście jesienne, na przykład klonu można też jeść w tempurze, czyli w takim gęstym cieście naleśnikowym, e, co daje wiele radości i jest interesującym doznaniem smakowym. Na początku powiedziałem, że jesteś popularną zielarką w Skierniewicach, ale już niedługo będziesz w całej Polsce, a to za sprawą telewizji, która zapukała do ciebie do drzwi i zaproponowała ci udział w programie. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? To znaczy, to będzie tych ośmiu odcinków o takim ruchu w Polsce pripersi. Każdy odcinek będzie traktował o innym aspekcie bycia tym pripersem, czyli pripersem, czyli człowiekiem przygotowanym na wszystko. No ta nazwa stała się popularna przez jakieś dwa lata temu u nas w Polsce, a przyszła do nas jakieś 10 lat temu. Ta nazwa, bo jeśli chodzi o ten ruch, to u nas w, w Polsce było zawsze. <grafię> chodzi o to, że to są ludzie, którzy są przygotowani na każdą ewentualność zagrożenia danej rodziny, na różnego rodzaju awarie życiowe. Ja wiem, że w Stanach, bo ten ruch, jakby ta nazwa tego ruchu przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, oni tam walczą przeciwko, znaczy inaczej, przygotowują się na zombie i UFO, tak? I tak każdy z nas się troszeczkę nabija. W Polsce jest troszeczkę inaczej. My jesteśmy przygotowani na długie bezrobocie, na właśnie powodzie, na różnego rodzaju e, susze, na przykład jak w tym roku. E, oczywiście na zamieszki zbrojne także. No nie ukrywajmy, że e, ko, nas, koło naszych granic nie dzieje się ciekawie, więc jakby to też e, e, nas interesuje i chcemy. Też umieć sobie z tym poradzić, są różni pielpersi. I ten cykl pokaże, że to są normalni ludzie, którzy po prostu są ostrożni. Oczywiście niektórzy będą mieli pół arsenału w piwnicy, niektórzy będą mieli wszędzie pułapki, inni jeszcze będą mieli magazyny, beczki pozakopywane w lasach z jedzeniem itd. A niektórzy po prostu mogą iść z niczym do lasu i sobie dać radę i mniej więcej w, moim, w tym odcinku, w którym ja jestem bohaterem i mój partner. Artur, pokazaliśmy, że można iść z plecakiem i sobie dać radę bez żadnych tam wielkich zapasów i, i bez wielkiego przygotowania. Chodzi o to, że im więcej masz w głowie, tym mniej potrzebujesz na plecach. I co ciekawe, odcinek był kręcony w okolicach Skierniewic. E, tak. E, jestem bardzo wielką, jeśli chodzi o patriotyzm, to jestem patriotką lokalną. Jeżeli mogę, to jak najbardziej promuję nasz region. E, tak. Było to nad rzeką Rawką e, między Bartnikami a. Grabskim Siołem. W tych lasach kręciliśmy, zresztą e, bardzo często e, jakby tam są spływy kajakowe, morsowanie, to są bardzo bliskie mi o, o, e, okolice. Mm, e, w tym odcinku oczywiście byli goście, bo to byli moi jakby przyjaciele, którzy zostali zaproszeni, e, między innymi e, klub Skierniewicki Survival, survivalowy. E, jakby oni t, też tam e, byli w tle, tak jakby powiedzieć, bo nacisk był na kulinaria, jeśli chodzi o ten, ten preppers i sprawa jedzenia i głodu, ale jakby nie, uważałam, że nie ma opcji, żeby go nie było, tak? Tym bardziej, że jest mi bliski. Czekamy w takim razie na odcinek, w którym wystąpisz. A przypomnę, że rozmawiałem z Katarzyną nikulską zielarką z Smakowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.